jest na 3 lata, to się dostaje na 10 lat, na 15, nie ma na stałe umowy. Dlatego nikt tutaj nie przypuszczał, że ten zakład się rozpadnie, tak? No zaskoczenie, że to już jest koniec, nie? No, dlatego wszystko takie rozżalone jest, bo jednak produkcja była i tu nagle jest urwane. No tak, no było. No i pomału wyrabialiśmy produkcję i koniec, tak? Nie wierzę, że to będzie koniec. Tak samo tu też była produkcja i nagle koniec. No właśnie o to chodzi, dlatego wszyscy są rozżaleni, bo każdy liczył, że będzie pracował, bo brakuje naprawdę mało, po 2 lata brakowało, po 1,5 roku. Tak, nie? Że ja nie wiem, gdzie te ludzie będą pracować. Też nie wiem, bo taka kobieta, co ona, powiedzmy 50+, tak, nie? Gdzie ona sobie... Ale w ogóle, gdzie my mamy pracować? Gdzie tu można pracować? Sklepy tylko są otwarte, telefony, a gdzie zarabiać? Toż to wszystko jest nieprodukcyjne. No właśnie. No, tak, że będziemy szerzyć bezdomność, tak? Biedna. Bo taki mamy kraj, takie mamy przepisy. Zamiast ułatwiać pracodawcom nawet, żeby normalnie funkcjonować, moim zdaniem umowa wygasa. Ja powołam, jeśli powołam mieć świadczenia, wszyscy powinni mieć świadczenia. Mam lat tyle i tyle, przepracowałam tyle i tyle i już mi się powinno należeć. Nie jakieś umowy, bo to nie jest moja sprawa, tak? Kto jak wygasa. Wiadomo, że pracodawca też ma koszty i też jemu zależy na tym. Podatki też ma bardzo wysokie dopłacanie i od gruntów, od wszystkiego, tak? No. Umowy mogą być pierwsze, są krótkie umowy, bo zawsze nie wiadomo, 2 lata to uważaliśmy, że to jest nawet ładna umowa, tak? No, zawsze jest rok, później druga umowa to tak jak płatki, na 15 lat umowy daje, później na ogół jest dużo zwalnianych lub zmiana nazwy firmy, żeby znowu zatrudnić od nowa kogoś innego. Tak jak robią jeszcze, że pracujemy tak jak tu na przykład, druga umowa by była na 15 lat i później by było, że jeżeli państwo chcecie pracować, no to samo zatrudnienie, tak, zrobić.